No i znowu 5G, teorie spiskowe się kłaniają. Słuchajcie historii z Francji, jest w internecie gdzieś tutaj nawet artykuł na ten temat. Hodowca bydła we Francji, który miał dużą hodowlę, postawili mu 100 metrów od niego domostwa, od jego budynków, gdzie hodował krowy, gdzie produkował mleko. No i co się zaczęło dziać po uaktywnieniu tej anteny? No te krowy straciły bardzo dużo procent produktywność tego mleka. I nikt nie wiedział, co się dzieje. Przebadano krowy, krowy były zdrowe, nie było żadnych wirusów. I ktoś podsunął tutaj człowiekowi informację, że może to być powód tej anteny, że krowy zaczęły się w wielu, wielu procentach mniej dawać tego mleka. No, trafiła sprawa do sądu. Sąd postanowił zrobić eksperyment i kazał wyłączyć na 3 miesiące tą antenę, aby zobaczyć reakcję, czy będzie powrót do normalnej ilości produkcji tego mleka. No i jak się okazało, w ciągu tych 3 miesięcy krowy zaczęły produkować więcej tego mleka, tak jak to było przed załączeniem tej anteny, i w taki oto sposób sąd nakazał wyłączyć tą antenę. To pokazuje, jak kolejna teoria spiskowa stała się faktem. Czemuś biedny bądź głupi? Nie, tu nie chodzi o głupotę, tylko o nasze zdrowie, nie? O nasze zdrowie. Także nie idźmy za tym powiedzeniem: Polak mądry po szkodzie.